Bo Robert myślę, że jest w głębokim dołku, jeżeli chodzi o formę. To widać, to czuć. Robert jest nie tym Robertem, którego znamy, którego pamiętamy jeszcze 3 miesiące temu na mundialu w Katarze. Ale miał ładne sytuacje, prawda? Przedarł się w pole karne, ładnym takim przerzutem, tak, prawda? Tak, nie wyszło, no pech czasami się zdarza, nawet najlepszemu. Miał przebłyski, szczególnie wczorajszego wieczoru w Pradze, no był całkowicie wyeliminowany z gry. Natomiast myślę, że Polska oczekuje tego Roberta, którego pamięta, tego Roberta, który strzelał bramki. Ale to jest sport, dajmy mu odpocząć, dajmy mu mieć, zaakceptujmy jego słabszy okres, bo na pewno to jest piłkarz, który jeszcze nie raz będzie stanowił i o sile reprezentacji, będzie nam sam wygrywał mecze.